Przejmujące wyznanie Ziobry. Zdradził, jakie ma szanse na przeżycie. Zbigniew Ziobro walczy z nowotworem przełyku. Polityk przeszedł skomplikowaną i wielogodzinną operację, ale przed nim wciąż daleka droga do całkowitego pokonania choroby. To nie jest tak, że jestem w tej chwili faworytem, powiedział o walce z chorobą. Zbigniew Ziobro pod koniec ubiegłego roku zniknął z krajowej polityki. Były minister sprawiedliwości w marcu wyjawił, że choruje na nowotwór przełyku oraz ma za sobą skomplikowaną i wielogodzinną operację zakończoną sukcesem. Ziobro zdradził swoje rokowania w walce z chorobą. Nie jestem faworytem. W rozmowie z telewizją w Polsce.pl polityk suwerennej Polski zdradził, że przez nagonkę, jaka miała miejsce na jego osobę, zdecydował się podjąć leczenie za granicą, mimo że pierwotnie operację miał przejść w Polsce. Chirurg przy ciężkiej operacji, bo to jest niezwykle skomplikowana operacja, powinien mieć pewną rękę i nie powinien mieć w tyle głowy jakichś emocji i obaw. Uznałem, że za własne pieniądze, nie występując o różne refundacje, ale z własnych oszczędności taką operacją za granicą opłacę, powiedział Ziobro. Były minister sprawiedliwości przekazał, że obecnie przechodzi rekonwalescencję. Ziobro zapowiedział, że ma nadzieję w przyszłości wrócić jeszcze do krajowej polityki. To jednak nie będzie łatwe. Statystyki mówią, że nawet w przypadku skutecznej operacji szans na przeżycie jest tylko 30%. Więc to nie jest tak, że jestem w tej chwili faworytem, powiedział telewizji w Polsce.pl. Mam dodatkową motywację, żeby wrócić i kiedyś dać zadość sprawiedliwości, temu wszystkiego, co się teraz dzieje, bo Polska wymaga sprawiedliwości. Paradoksalnie to mnie motywuje i daje mi dodatkowej inspiracji, powiedział, nawiązując do niedawnej akcji ABW, która przeszukała domy szefa suwerennej Polski w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości.